Przed 966 rokiem Polska była krajem pogańskim, władanym przez Mieszka I. Ludzie wówczas składali dary swoim bożkom. W obliczu zagrożenia ze strony Wieletów Mieszko I decyduje się przyjąć chrzest. Otwiera on mu drogę do małżeństwa z czeską księżniczką Dobrawą, czyniąc Polskę częścią cywilizowanej Europy. Chrzest Mieszka I jest początkiem rozwoju chrześcijaństwa w Polsce.